Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii Achillesem. Tak więc ostatnio zlikwidowaliśmy tutaj niesympatycznych najeźdźców, którzy zagnieździli się pod naszym miastem. To już załatwione, możemy się teraz spokojnie odbudowywać. Druga rzecz, mamy wreszcie zasoby na postawienie tego budynku. W zależności od tego, jakie będą te jednostki, być może się pozbędziemy budynku militarnego, bo on to jest tak średnio potrzebny przy tym wszystkim, co tu jest. I na pewno potrzebujemy zwiększyć produkcję żywności w tej prowincji. Czy tutaj prawie jest... A, wiecie co, nawet chyba już się przerzucę na... właśnie na co? Zadowolenie na pewno, nie koszty werbunku, nie... Może to 15% więcej żywności za minus 2 zadowolenia. Przynajmniej na razie, gdy tutaj stoi generał, to jest ok. A ten budynek nie daje praworządność ani zadowolenie. Zobaczymy. Tu byśmy mogli to wywalić i dać kolejny sad oliwny, to by nam załatwiło sprawę. Dobre. No a tu jest na razie dzicz. Czego brakuje miasta? Aha, to i turę po prostu czekajmy. Nie chcę zużywać tego, bo potem będzie problem. Tak sobie dowerbujmy co nieco. Jesteśmy na minusie, ale musimy rosnąć w siłę i nasz następny cel to będą te wyspy. Po pierwsze zdobędziemy wreszcie brąz. Być może, o, tutaj też są takie państewka, które można by w sumie atakować. Bo tu jest nasz... gdybyśmy zajęli to... To być może dałoby się przehandlować tutaj. To byłby dobry deal. Pomyślmy w ogóle, jeżeli chodzi o dyplomację. Więc tak, tu jest wojna między tymi dwoma państwami wyspiarskimi. Negocjuj. Tu byśmy mogli dołączyć do tej wojny. Okej. On nie chce, żebyśmy dołączali. No, można i tak. Nie chce się łupami dzielić. Dobra, ale niezależnie od tego i tak musimy się przetelepać na drugą stronę. Jeszcze myślę cały czas, którędy. Dobra, będziemy o tym myśleć w następnej turze. No, nasz sojusznik tutaj nie przetrwa. W ogóle trochę się martwię tą agresywną polityką Troi, bo tutaj wszystkie wyspy na Morzu Egejskim wpadną w łapki. Się zrobią naprawdę potężni. Dobra, zdjęli oblężenie na szczęście. Znowu wojna domowa? A, moglibyśmy czcić Zeusa. Co to daje? Ściąga morale, a... Zeus? Nie, nie chcę na razie dołączać.
O! A to są jednostki z ciężkimi oszczepami, rydwany i piechota z oszczepami. Nie ma zwykłych łuczników, czyli żadnych jednostek, których de facto używamy. Nie wiem bez tego, czy warto. Nie wiem, czy to jest też aura, chyba aura dowódcy, w sensie więcej zwiększa morale i In tak matters of dalej. all, Tu you są are my arms and spiski. armor. Serve me well. Ci są ciągle w grze. Teoretycznie moglibyśmy zjechać ze stanowiska. Nie wiem, co nam to da, poza kosztami. A, tu Your właśnie chyba path to victory. się zbudowało to, co się miało zbudować. Dobra. Niech się zbiera za 3 tury, będziemy coś kombinować. No, wszędzie nam ludzi brakuje najbardziej. To bym chciał tutaj. Ale zobaczymy. Dobra, dosyć tego kombinowania. Unsurpassed. The gods can't Zgarniamy ignore po this. drodze, ile się da. Tutaj ktoś wyburzył chyba. Nie, buduje się. Beyond compare. Son of a goddess and a king. Wygląda to ciut lepiej u nas z zasobami. On our way. To battle. Ready to march. Prepare the sacred feast. Niestety wszędzie wtargnięcia pozaliczamy. Już nie mam dość tutaj przejść bokiem. March to glory. I can hardly wait. I will inspire you to greatness. Fresh faced and eager. I offer you song, wine and more. Okay. No i tu jest nasz główne źródło żarcia. Może też się nie wyprztykujmy ze wszystkiego. W sumie niech będzie na jakiś czas przynajmniej.
A living myth. Bring more bowls. Organize a watch rota. It is what it is. Found for glory. Przez to, że nie chcę tutaj psuć relacji przez targnięcie, to się nabiegamy. Dobra. On the move. Battle calls. No, armę sobie też stąd ruszę, to już trochę się poprawiło, przynajmniej na razie. Duty first. A zakładam, że jak powstanie już obelisk, to w ogóle będzie ok. Tu będziemy co turę dopicowywać nasze parametry, jeżeli chodzi o produkcję jedzonka. Troszkę spada. Never faltering. Może być w sumie. Drewno teraz będzie nam znowu brakowało. No tak, bo tu nie ma żadnych terenów typowo drewnianych. My tutaj mamy jakieś dodatki. O, my trzeba to podnieść. No, można by dać. Wiecie co? Chyba kupię trochę tego drewna, tylko za co? Z drugiej strony za złoto najprędzej. Truest friend, deadliest enemy. Enemies beware. I've got what it takes. With Athena's companion of Ares. All right, let's negotiate. Nie, inaczej. Ja chcę udać złotą. Powiedzmy tak. No i zobaczymy, ile wyciśniemy z niego. Nieźle. No. Więcej nie ma po prostu. To inaczej. No nie, bo to dla niego cenne, kurde. To nie przejdzie dobra cena. I won't let you down. Tu może być lepiej, tylko że nie ma ziemi, już dogorywa. Nie. Ja już się gubię z tym. Ile z ciebie wycisnę? Może być. Not my preferred option. Bym zainwestował w produkcję po prostu. I tu w następnej turze.
co, my ją dostaniemy, czy nie? Nie wiem, co z nią nie tak. Chyba nie ma to sensu, on i tak ledwo żdzipie, tak szczerze mówiąc. Umacnianie tego sojuszu to jest tak średnio. No, nie będę się w żadne wrogie akcje działał, bo jeżeli to wyjdzie, to nam potem strasznie tutaj pospada różne rzeczy. A właśnie, możemy trochę tej dominacji teoretycznie użyć, tylko pytanie z kim? Supreme Warrior of the Aegean. Prepare the sacred feast. Praise Poseidon. No bym też jednak zaczął się tutaj przygotowywać do rozstania naszych... Chociaż... Let's talk things over while we can. No dobra, nie będzie nas już lawciał. No można zawsze odzyskać, jakbyśmy chcieli, ale na razie planuję go jednak prędzej czy później wchłonąć. Achilles the champion. Receive my offering and aid me. Command me. I raise my voice in prayer to you. Nabiegamy się. All hands! My reputation endures. Hear me, gods of Olympus. Raise anchors! Teraz załatwmy tutaj tą budowę drewna, żebym nie zapomniał. A, nie mam ciągle ludzi. No może i tury nie oddałem? Nie, nie wiem. Oddałem chyba. Zróbmy tak. Niektórzy nas lubią, o dziwo, bardziej niż powinni.
No dobra. Czyli nasz cel to oni. Beyond compare. Mają jakieś wojny? Born for war. Mają. Gdzie jest ten dziad? A nie, nie mam z nim kontaktu, czyli nie mogę tego wykorzystać. Chciał tutaj... O, zawarliby pokój. Chyba wiecie, co zrobimy. Wyciągniemy z nich ile się da, a da się bardzo dużo. Nawet bym ich jeszcze zastraszył. To już nawet chyba nie ma sensu. Bo zakładam, że oni dużo więcej tego nie mają. Okej. To mi się podoba. Za turę będziemy mogli. Tak, to nas nie boli. Don't hold back. Hit hard and fast. Czy zdobylibyśmy to, ale zawsze lepiej zminimalizować straty. Make me proud. They won't hold out. Don't hold back. In Ares' name, kill them all. Cut them down. Co, nie chcesz atakować? Turn the ground red. Prawie bez strat powinno być w tej sytuacji. Victory was never in question. My might only grows. Pięknusiu. Gdzie on? Malutkie te wyspy, nie wiem, tej rzeczy można postawić. Victory beckons. Onward to glory. Let's make war. No dobra. Coś jeszcze chcę, tutaj z punktami. Kiepściutko. Mało prowincji kontrolujemy. A, czy trzeba tej dominacji więcej używać? No dobra, będziemy jej używać wobec tego bardziej. I live for battle. Powiedzmy. Tak. On nie chce. Tak, tego nie chce. Czyli mimo, że są słabi, to... Dobra, to nie do końca wiem, komu można. Myślałem, że układ sił, jak jest odpowiedni.
to można by z nich było ściągnąć. A myśmy się... Okej, na przykład tu możemy. No dobra, czyli tak to działa, można coś wyciskać z nich. I teraz to powinno dalej rosnąć tam przy walkach i tak dalej. Okej, tak dosyć ciężko to ogarnąć. Master of combat. Jeszcze jeden level i będziemy mieli. No, ta gra naprawdę wymaga pomyślunku, jeśli chodzi o to, kto, gdzie, z kim, co z... O kurde, jakieś mega ciężkie jednostki. Idziesz w cholerę, to dobrze. Jakbyś troje wyrzucił tutaj trochę z pod naszych bram. Z pewnością nikomu nie zaszkodziłam, poza samą Troją. No dobra, to płyniemy dalej, chociaż to by mnie najbardziej korciło, tylko że właśnie, to mogłoby oznaczać zepsucie naszej reputacji, gdybyśmy go tak zaatakowali z dzikością nagle. Ciężko powiedzieć, co nam by się opłacało. Weźmy to. No, to jest drugi poziom, wszystko. I'll not falter. Jego armia jest tu dość dobra, ale dość daleko. A tak sprawdźmy teoretycznie, gdybyśmy chcieli. O, ma drugie miasto gdzieś.
I can't see how this will help. Okej. Nie chcemy takiej sytuacji, żeby się tutaj zrobiła. Można szpiega wysłać za 200. Doing Hades work. Anchors away. Son of a goddess and a king. Poseidon protect us. Born for war. Sail out. Oarsmen, pull. Fit to fight. Tutaj w sumie jest pytanie, co dać. Na pewno chcę to, żeby zadowolenie ogarnąć trochę. Z tym będzie problem. No, tu się jednak najlepiej skupiać, bo to jest pewny region, którego nie stracimy. Jestem też ciekaw, co daje ten budynek jak jednostki. Weźmy sobie generała. Let's make war. O, to koszty wzrosły. We can take them. Ah, warriors of good stock. A, są te specjalne jednostki, którą jedną mieliśmy. One też złoto zżerają. Na trzy by mnie było stać teoretycznie, żeby dorzucić do głównych sił. Robimy tak. Zrezygnujemy z tego na razie. Jakby to jest trzeci poziom, mówię. Myślę, że mamy tak tyle jednostek, że jak co to będziemy dorabiać tymi najtańszymi, żeby masa była. No, tu powinna być egzekucja. Skąd to ma nagle tyle armii? Cały czas ich troje atakuje. Dobra, mała pauza. Okej, lecimy dalej. Czyli ten sam myk co ostatnio. Znów trzeba przyblokować. O, już coraz więcej mamy złotych jednostek. Surround the city. War makes the man. Ship docked. Dobre. We will win through. We've got a long hike. To trzeba. Jednak po lądzie będzie szybciej, bo złapiemy więcej tych bonusów i może zrobimy kółko.
Let the knives of the priests fall. Attack! Bring their deaths. No, będą straty. Kurde, nie wiem, jak to się najbardziej bym chciał, żeby oni wyszli z miasta i na nas ruszyli. Bo w mieście to będzie ciężko ich pokonać. Chociaż więcej ciężkiej piechoty, więcej. No tak, więcej, mają innych, mają krótkozasięgowych, czyli będą obrywy. Dobra, powinniśmy tu dać radę. Wsparcie przyjdzie tam. Są rydwani, nie będziemy się spieszyć, będziemy to sobie tak podgryzać wroga, tak bym to ujął. Tym bardziej, że teren taki ukształtowany niezbyt. Czemu niszczycie? Musimy ich zmasakrować, to jest średnia piechota. Cofają. A tu będziemy te rydwany chcieli rozwalić. Chociaż nie wiem, czy na rydwany ta piechota z włóczniami nie byłaby lepsza niż ich wystrzeliwanie. Godzina czasu, więc musimy się z niczym wyrywać. O, widzę tych oszczepników pierwszych. Mam rezerwy, naprawdę bym chciał nagle okrążyć z innej strony. Wydaje, że ich zjadamy ostrzałem. O kurde. Damy to było bardzo subtelne. Tutaj trochę miejsca, żeby za nich się zabrać. One się też wolno przemieszczają i teraz mogą oberwać ostrzał. Część tych sił poślę tam, żeby mieć możliwość działania z drugiej strony. No właśnie, tutaj własny ostrzał chyba nas tak zmasakrował, mam takie przeczucie.
Darken the skies. Czy tu? As ordered. No mercy. Wipe them out. Six shots away. Ruszamy. Target czasami. Dobra, sama naprzód. Centrum już się pchamy. Na pewno jakieś straty, ale i tak uważam, że minimalne. Jak widzieliście na auto, co miało pół armii zginąć. I to część jednostek na śmierć. Macie łucznicy są średnio potrzebni w tej chwili. No, tam nie mają rezerw. Spodziewałem się, że tam sobie coś zostawili w odwodzie, ale nie. To wystarczy tutaj dojść i to zakończyć. No, widzę ich ostatnie rydwa. To już są ich ostatnie rezerwy. Nie wiem, czy są w stanie. A, próbują nad tą górką strzelać z bardzo niskim skutkiem, ale próbują. No nie będziemy go narażać niepotrzebnie. Naprawdę, już był rozkaz, żeby się zaatakowali. Tu stoicie, cioty. Jakieś rezerwy skądś wytrzasną. Daj im tu bonusy. Ten idiota tu zginął, to bym naprawdę się załamał. On tutaj stoi i stoi. Może dwa razy klikałem, żebyś tam ruszył. Są poza zasięgiem, ale spróbuję. Może jakoś tam podejdą, tak żeby móc zacząć ich ostrzeliwać. Wreak havoc!
jeszcze. To tam strzelajcie po prostu. Ci też się zachowują jak chcieli, a nie mogli. A to musi się złamać. No kurde, tam nagle jednostek w sumie wytrzasnął. Dobra, stracił generała. Dobra, to już ma dość. Tu jest dość patowo. Naprawdę ci uczniowie są już tutaj przemieszani. Naprzód. Bitwy miejskie zawsze takie są w Total Warach. Jest Bajzel. Dobra. Tym się zajmiemy. Zostało w tyłek naszego. Będę ruszać się, bo to tak po jednej widzę, to nie pomaga. Po prostu stoicie, ignorujecie rozkazy. Spanikowali. Dobra, było upierdliwie, ale na pewno straty są dużo mniejsze. Prawie w ogóle w głównej armii. Łucznicy się pobawili. No, a tej drugiej mniej zależy, bo tam nawet jak są straty i potem spadnie trochę doświadczenie, to mniej to smuci. No, tak się załatwia wielgów. No, tu była święta ziemia, nawet nie wiedziałem. Pięć tur. Dobra, no ja to zostawię, bo tu też będziemy to chcieli dać później. Let's make war. O, zawsze trochę tamulców. Making my mark. On our way. Czy to jest jego ostatnie miasto? With Athena's blessing. No, tu jest teraz okazja się wpakować i naszkodzić im. Achilles the champion. Czy ja coś chciałem budować?
Uzbieram. Tu już się uzbierało. Tu w sumie właśnie czemu się nic nie buduje? O, nie ma już na to zadowolenia, co daje? Drewna, no czego by innego brakowało? Tu może by świątynię Aresa też postawić, tam, na zasady, żeby trochę mieć lepsze stosunki z bóstwem. A co ja tutaj chciałem dać, to daje zadowolenie, też mi na to nie stać. Zadowolenie i żarcie w sumie. Też nie wiem, czy nie byłoby... Zadowolenie jest dobre, nawet bez armii. Właśnie a propos armii. Let's make war. Tutaj jest. Myślę, że dobry współczynnik wymiany. Średnio potrzebne, ale chwilowo się zgodzę. Teraz tak. Born for war. Receive this wine and grant me your favor. To dołączymy do głównej armii, na 3 jednostki. Up, anchor. Gdzie są te złośliwe ludy morza? Prosper at all co- I seek pirating for profit. Nie wiem, którzy tam się pojawili. Nowi. Survival at all costs. I protect my warriors. The time for talking has passed long ago. No, zrobimy w drugą stronę tutaj deala. Czyli... Tak.